Dzisiaj chcemy zupełnie poza wszelką polityką, poza oficjami pana marszałka, rozmawiać rzeczowo o dalszych losach Przemyskiego Szpitala na linii szpital pacjent, na linii szpital samorządy. Jaka może być pomoc ze strony samorządów, jak mogą się włączyć organizacje okołomedyczne, a nade wszystko, czy jest możliwość systemowych, ustawowych zmian, a dzięki temu, że Senat ma taką inicjatywę ustawodawczą, też liczymy na pomoc Senatu i stąd też obecność pana marszałka, któremu już oddaję głos. Witam raz jeszcze serdecznie w Przemyśle. Chciałem podziękować za zaproszenie do państwa przepięknego miasta, bo człowiek zwykle nie docenia tego, co ma. Przemyśl jest naprawdę przepiękny. I cieszę się, że przyjeżdżam w trochę innych okolicznościach, bo ostatnio to byliśmy, jak strajkowały panie pielęgniarki w szpitalu przemyskim. Próbowaliśmy jako przedstawiciele parlamentu pomóc w rozwiązaniu tej dramatycznej wtedy sytuacji. Natomiast dzisiaj będziemy starali się merytorycznie porozmawiać o kondycji podkarpackiej ochrony zdrowia, ale też o tym, co możemy na poziomie ogólnokrajowym, jako Senat, jako Parlament, zrobić, aby wreszcie doprowadzić do sytuacji, że pacjenci będą zadowoleni, że będą krótko czekać na leczenie, że będą leczeni nowocześnie i będą leczeni zgodnie ze standardami światowymi, a personel lekarski, pielęgniarski, technicy, fizjoterapeuci wreszcie będą nie tylko usatysfakcjonowani zawodowo ze swojej pracy, ale również usatysfakcjonowani materialnie, bo płace w polskiej ochronie zdrowia ciągle są poniżej oczekiwań środowiska. O tym będzie rozmowa. Liczę na ważne, merytoryczne spotkanie, bo co jak co, ale ochrona zdrowia i choroby dotykają niezależnie od poglądów, niezależnie od konotacji partyjnych, niezależnie od pozycji w społeczeństwie, niezależnie od zamożności, niezależnie od wszelkich innych czynników. One są, mówiąc w cudzysłowie, bardzo demokratyczne, więc tym bardziej ponadpartyjnie, ponad podziałami powinniśmy się wszyscy na poważnie zastanowić, jak polską ochronę zdrowia to szybko naprawić. Temu będzie służyć to spotkanie. Co budzi panów niepokój, zwłaszcza tu w Przemyślu, bo przyjechaliście, dlaczego w tym szpitalu? No, dzisiaj odbyłem podróż po całym Podkarpaciu. Będziemy w Krośnie, będziemy w Rzeszowie. Dane na temat zadłużenia szpitali rzeszowskich, przemyskich, krośnieńskich są mocno niepokojące, ale to jest tylko emanacja tego, co się dzieje w Polsce. Bo w tej chwili mam wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia trochę jakby popadło w pewien letarg. Inne sprawy są oczywiście ważne, ale o ochronie zdrowia mówi się relatywnie mało, co mnie osobiście trochę boli. Zastanawiam się, czy w Senacie nie powołać takiej społecznej rady do spraw naprawy ochrony zdrowia, bo sytuacja jest naprawdę poważna. Kolejki rosną, ludzie są niezadowoleni, dostanie się do specjalisty to graniczy niemalże z cudem. Natomiast personel jest przeciążony biurokracją i to w sposób dramatyczny. Jednocześnie zarabia mało, dyrektorzy rwą sobie włosy z głowy, bo zadłużenie szpitali rośnie, procedury są źle wycenione. W zasadzie czego się nie dotknie w ochronie zdrowia, to wymagałoby naprawy i zmiany, a to się nie dzieje, więc o tym będziemy rozmawiać. Jakie inicjatywy ustawodawcze są planowane z pozycji Senatu w kierunku poprawy ochrony zdrowia? To jest pytanie do pani doktor, pani senator Libery Małeckiej i pani profesor Kubickiej, które są szefową i wiceszefową Komisji Zdrowia, ale również do kolegów senatorów z Prawa i Sprawiedliwości. Problem jest dość złożony, dlatego że wiele rzeczy w ochronie zdrowia jest regulowanych aktami niższego rzędu. Rozporządzeniami NFZ-u, obwieszczeniami Ministerstwa Zdrowia, na co Senat ma mniejszy wpływ.
ale na przykład chcemy zacząć od rzeczy drobnych, żeby dzieci, polskie dzieci po transplantacjach, których jest raptem około 700, żeby nie musiały płacić za niezastępowalny, nie mający zamiennika syrop, dużych pieniędzy. Teraz w końcu płacą troszkę mniej, ale chodzi o to, żeby wszystkie leki potrzebne do życia po transplantacji wątroby, płuc, nerek, były za niską ryczałtową cenę typu 3,20 za opakowanie. Bo rodzice tych dzieci skarżą się, że no, przeszczepienie się udało, natomiast nie bardzo ich stać na ciągłą terapię. I to nie tylko leków immunosupresyjnych, ale antybiotyków, leków przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych, leków podtrzymujących funkcje niektórych narządów. To jest drobna rzecz. Systemowo w marcu zorganizujemy w marcu lub na początku kwietnia, to się w tej chwili decyduje, dużą konferencję, dyskusję w Senacie, ponieważ w medycynie powinna obowiązywać zasada: opieramy się na faktach i dowodach, a nie na domysłach, nie na przypuszczeniach, nie na iluzji. I zamykane są oddziały w różnych częściach Polski, również u Państwa, ale zamykane są nie z przyczyn epidemiologicznych, nie z przyczyn dotyczących chorób, nie z przyczyn dotyczących potrzeb społecznych, tylko z przyczyn ekonomicznych. No to rodzi chaos i to nie powinno mieć miejsca. Więc chcemy się zastanowić w szerokim gronie ekspertów, po co nam jest potrzebna epidemiologia, jak planować długofalowo rozwój ochrony zdrowia. I przypuszczam, że po tej konferencji może się pojawić inicjatywa ustawowa.